drogie dzieci, chcę powiedzieć wam coś bardzo, bardzo ważnego. Jest ktoś, kto was bardzo kocha. To Pan Jezus. Pan Jezus, chodząc po ziemi, błogosławił dzieciom, rozmawiał z dziećmi, ale także pozostawił nam bardzo ciekawy wzór. Myślę, że każdy z was chciałoby być podobny do Pana Jezusa. Więc chcę wam powiedzieć o trzech znakach, które mówią, że dziecko jest podobne do Pana Jezusa. Pan Jezus, gdy był małym dzieckiem, często rozmawiał ze swoim Ojcem w niebie. Był pobożny. Pan Jezus bardzo chętnie pomagał Matce Bożej, świętemu Józefowi. Był pracowity. Ewangelia mówi o bardzo ciekawym momencie, gdy Matka Najświętsza, święty Józef i Pan Jezus wrócili do Nazaretu, był im posłuszny. Łatwo zapamiętać, bo to są trzy słowa zaczynające się na tę samą literę. Pan Jezus był pobożny, pracowity i posłuszny. Życzę wam, abyście wszystkie były podobne do Pana Jezusa.